Witajcie w piątek. Rozpoczynamy weekend tutaj, Depan Przygody. Oto kolejny odcinek Q&A. Dosyć długa przerwa z nim była z tą serią, więc z powodu tego, że było mało pytań, ale tak sobie powiedziałem, że skoro mam czas, to mogę dla was nagrać odpowiedzi nawet tych trzech pytań i może przynajmniej dzięki temu odświeżę tą serię. Więc dziś będzie szybki Q&A, trzy pytania, dobrze, jedziemy. Pierwsze, zadał je 5 miesięcy temu Kipacz 123. Czy posiadasz pojazd, skuter, motocykl rowerowy i tym podobne? Muszę powiedzieć, że ja dosyć interesuję się właśnie motoryzacją, więc posiadam swój już własny motor, który już na mnie czeka sobie. Skuter i rower oczywiście również. Lubię właśnie tak sobie pojeździć na skuterze dosyć. Na pewno jak skończę te 21 lat, to zrobię sobie prawko na motor. Jak będę miał za rok 18, to oczywiście na samochód, więc oczywiście również posiadam rower i właśnie lubię różne pojazdy, jeździć nimi, skuterami, i bardzo lubię właśnie jeździć rowerem. Myślę, że dobrze odpowiedziałem na to pytanie. Następne pytanie od Patryka 123.37. Zapytał się, ile mam wzrostu. No aktualnie mam około 1,90 m, więc jestem wysoki. I ostatnie pytanie od eklejki.pl. Dosyć niedawno zadała, bo 2 miesiące temu. W jakiej miejscowości mieszkasz? No ja tak jeszcze nie mówię w internecie, gdzie mieszkam, ale mogę wam powiedzieć, że dość blisko Torunia. Więc chyba to by była wyczerpująca odpowiedź na twoje pytanie. No dobrze, to by było już na tyle. Odpowiedziałem na wszystkie pytania, jakie były pod filmikiem. Zachęcam do zadawania następnych. Ja co jakiś czas będę oczywiście robił następne odcinki, by móc odpowiedzieć na wasze pytania. Ja się z wami żegnam. Życzę miłego weekendu, byście odpoczęli i sukcesów w szkole i w ogóle. Nie wiem, normalnie wszystkiego dobrego. Więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w następnym materiale, cokolwiek zrobię.